Rozdział drugi. Stawiałam opór przez całą drogę. Był to objaw zupełnie nowy i wielce pogłębiający złe wyobrażenie, jakie Besy i Abot skłonne były mieć o mnie. Faktycznie straciłam panowanie nad sobą. Wiedziałam, że chwilowym buntem ściągnęłam już na siebie kary, lecz jak każdy zbuntowany niewolnik w rozpaczy, postanowiłam iść do końca. Proszę trzymać jej ręce, panno Abot, rzuca się jak wściekła kotka. Wstyd, wstyd! wołała panna służąca. Jakie to nieprzyzwoite zachowanie! Panno R, bić młodego panicza, syna swojej dobrodziejki, swojego młodego pana! Pana, jakim sposobem jest on moim panem? Czyż ja jestem służącą? Nie, panienka jest mniej niż służącą, gdyż nic nie robi za swe utrzymanie. No, proszę usiąść i zastanowić się nad swoją niegodziwością. Wniosłem mnie tymczasem do wskazanego przez panią Reed pokoju. I rzuciły na otomane. Odruchowo chciałam wstać jak sprężyna, ale dwie pary rąk powstrzymały mnie w tej samej chwili. Jeżeli panienka nie będzie siedzieć spokojnie, będziemy ją musiały przywiązać rzekła Bessie. Panno Abot, niech mi panna pożyczy swoje podwiązki. Moje zerwałaby od razu. Panna Abot odwróciła się, by zdjąć z grubej nogi potrzebne tasiemki. To przygotowywanie więzów i dodatkowa hańba z tym złączona uspokoiły mnie nieco. Proszę podwiązek nie zdejmować, zawołałam. Będę siedziała spokojnie. I na poparcie tych słów chwyciłam się rękoma siedzenia. No, więc proszę pamiętać, rzekła Bessie, a przekonawszy się, że się rzeczywiście uspokajam, przestała mnie przytrzymywać. Teraz, założywszy ręce, stały obydwie, patrząc chmurnie i podejrzliwie w moją twarz, jak gdyby niepewne, czy jestem przy zdrowych zmysłach. Nic podobnego nigdy przedtem nie zrobiła, rzekła w końcu Bessie, zwracając się do Abbott. Ale to zawsze w niej tkwiło, brzmiała odpowiedź. Często mówiłam pani, co sądzę o tym dziecku, a pani zgadzała się ze mną. To chytre, małe stworzenie. Nigdy nie widziałam dziecka w jej wieku tak bardzo skrytego. Bessie nie odpowiedziała. Po chwili jednak, zwracając się do mnie, rzekła: Panienka powinna rozumieć, że ma obowiązek wdzięczności wobec pani Reed. Pani Reed panienkę utrzymuje, gdyby panienkę wygnała, musiałaby panienka iść do domu pracy. Milczałam, gdyż nie była to dla mnie nowina. Jak sięgam pamięcią, słyszałam już nieraz podobne napomknienia. To wymawianie mi, że jestem na łasce, obijało się o moje uszy jak niejasna zwrotka. Bardzo było przykre i upokarzające, ale tylko w połowie zrozumiałe. Abot dorzuciła: i nie powinna się panienka uważać za równą z pannami Reed i paniczem, dlatego, że pani łaskawie pozwala, by się panienka chowała razem z nimi. Oni będą mieli dużo pieniędzy, a panienka nie będzie miała nic. Panience przystoi być pokorną i starać się im podobać. To, co panience mówimy, to tylko dla jej dobra, dodała Bessy łagodniejszym głosem. Panienka powinna starać się być pożyteczna i miła, a wtedy może będzie panienka miała tutaj swój dom. Ale jeśli panienka będzie gwałtowna i szorstka, to jestem pewna, że pani odeśle stąd panienkę. A przy tym, wtrąciła Abot, Pan Bóg może panienkę pokarać. Może jej zesłać nagłą śmierć w chwili, gdy wyprawiać będzie hece, a wtedy dokąd pójdzie? Wyjdźmy bez i zostawimy ją tu. Ach, nie chciałabym za nic zamienić się z nią na duszę. Niech się panienka modli, panno Er, gdy zostaniesz sama, bo jeżeli nie będziesz żałować. To Pan Bóg może dopuścić, że coś spuści się kominem i cię porwie. Poszły, zamknąwszy drzwi za sobą i przekręciwszy klucz w zamku. Czerwony pokój był pomieszczeniem zapasowym, w którym bardzo rzadko sypiano, chyba że wymusił to przypadkowy wielki napływ gości do Gateshead Hall. A jednak był to jeden z największych i najokazalszych pokoi we dworze. Na środku stało łóżko wsparte na masywnych, machoniowych filarach z kotarą z ciemno adamaszku. Dwa wielkie okna z zapuszczonymi stale storami udrapowane były w festony i fałdy z podobnej materii. Dywan był czerwony, a stół u stóp łóżka nakryty karmazynowym suknem. Ściany miały delikatny kolor brązowy z odcieniem różowym – Szafa, toaleta i krzesła były z politurowanego starego machoniu. Na tle tych ciemnych barw wznosił się wysoko i jaśniał białością stos materaców i poduszek na łóżku nakryty śnieżną kapą. Niemniej zwracał uwagę szeroki wyściełany fotel stojący u wezgłowia łóżka, również biały, z ustawionym przed nim podnóżkiem. Pomyślałam patrząc nań, że wygląda jak jakiś blady tron. W pokoju tym było chłodno, gdyż rzadko w nim palono i cicho, bowiem leżał daleko od dziecinnego i kuchni. Panował tu uroczysty nastrój, ponieważ było wiadomo, że rzadko doń wchodzono. Jedynie pokojówka przekraczała jego próg co sobotę, by zetrzeć tygodniowy kurz z luster i mebli. Sama zaś pani Reed odwiedzała go czasami, aby przejrzeć zawartość pewnej tajemnej szuflady w szafie, gdzie były złożone różne pergaminy, szkatułka z klejnotami i miniaturowy portret jej nieboszczyka męża. Tu leży tajemnica czerwonego pokoju, tajemnica jego opuszczenia mimo okazałości. Pan Reed nie żył już od dziewięciu lat. W tym pokoju wydał ostatnie tchnienie – Tutaj leżał, wystawiony na paradnym katafalku, stąd ludzie z przedsiębiorstwa pogrzebowego wynieśli jego trumnę i od tego dnia uczucie uświęcającej grozy chroniło ten pokój od częstych odwiedzin. Niska otomana, do której przykutą zostawiła mnie besy i złośliwa abot, stała blisko marmurowego kominka. Łóżko wznosiło się przede mną. Po prawej stronie umieszczona była wysoka, ciemna szafa, której błyszcząca powierzchnia załamywała odblaski światła. Po lewej znajdowały się okna z udrapowanymi tkaninami. Wielkie lustro pomiędzy nimi duplikowało ponury majestat łóżka i pokoju. Nie byłam zupełnie pewna, czy dwie kobiety zamknęły drzwi na klucz. I gdy odważyłam się poruszyć, wstałam i poszłam się przekonać. Niestety, tak, żadne więzienie nie mogło być pewniejsze. Wracając, musiałam przejść obok lustra, mój wzrok jakby urzeczony, spoczął na nim bezwiednie. Odbicie powodowało, że wszystko wydawało się zimniejsze niż w rzeczywistości, a dziwna, mała figurka patrząca stamtąd na mnie, z białą twarzą i białymi rękami, jak plamy w ciemności, z błyszczącymi, wystraszonymi oczami, poruszająca się nieśmiało tam, gdzie wszystko tonęło w nieruchomości, zrobiła na mnie wrażenie prawdziwego ducha. Pomyślałam, że podobna jest do tych zjaw, co to są niby boginkami, a niby chochlikami, które, wedle wieczornych opowiadań Besji wychodzą z odludnych paprocią zarosłych zakątków wśród wzgórz. I jawią się spóźnionym podróżnym. Powróciłam na swoje miejsce. Strach zabobonny już w tej chwili zaczynał mnie ogarniać, ale nie była to jeszcze godzina jego zupełnego zwycięstwa. Nadal czułam w sobie ciepłą krew. Nastrój zbuntowanego niewolnika krzepił mnie gorzką mocą. Musiałam wpierw zatamować szybki pęd myśli, biegnącej wstecz, zanim bym się ugięła przed straszną chwilą obecną. Cała brutalna tyrania Johna Reeda, dumna obojętność jego sióstr, odraza ich matki, stronniczość służby, wszystko to kotłowało się w mojej zaniepokojonej duszy, jak brudny osad w zmąconej studni. Dlaczego ja mam zawsze cierpieć, zawsze być upokarzana, zawsze oskarżana, raz na zawsze potępiona? Dlaczego nie mogłam nigdy nikomu dogodzić? Dlaczego daremnie starałam się pozyskać czyjekolwiek względy? Elizę, która była uparta i samolubna, szanowano. Georgianie, rozpieszczonej, kapryśnej, skwaszonej, kłótliwej i aroganckiej w obejściu ogólnie pobłażano. Jej uroda, różowe policzki, złote loki widocznie zachwycały każdego, kto na nią patrzył i okupywały bezkarność. Johnowi nikt się nie sprzeciwiał, tym bardziej nikt go nie karał. Chociaż ukręcał główki gołębiom, zabijał małe pawie, szczuł owce psami, winograd w cieplarni ogałacał z owoców i obłamywał pączki najrzadszych roślin w oranżerii. Zwracał się też do matki, ty Stara, a niekiedy urągał jej, że ma brzydką, ciemną cerę, taką, jak zresztą miał on sam. Szorstko opierał się wszelkim jej życzeniom. Nieraz rozdarł lub poplamił jej jedwabną suknię, a jednak był zawsze najdroższym synkiem. Ja nie ośmielałam się zawinić w niczym, usiłowałam spełniać wszystkie swoje obowiązki, a jednak od rana do wieczora nazywano mnie niegrzeczną, nudną, kwaśną i skrytą. Głowa wciąż mnie jeszcze bolała i krwawiła od uderzenia i od upadku. Nikt nawet nie zganił Johna za to, że mnie niesłusznie uderzył. Lecz gdy w obronie przed dalszym gwałtem zwróciłam się przeciw niemu, spadło na mnie ogólne potępienie. Co za niesprawiedliwość, co za niesprawiedliwość wołał mój rozum i w myśli podnieconej doznaną krzywdą szukałam jakichś niezwykłych sposobów wydobycia się z tego nieznośnego ucisku. Przemyśliwałam, czy by nie uciec, a gdyby to okazało się niemożliwe, żeby już ani nie jeść, ani nie pić. I umrzeć w ten sposób. Jakaż rozterka targała duszą moją tego okropnego popołudnia, jak wrzał mózg mój zamieszaniem, a serce buntem. A jednak, w jakiej ciemnicy i głębokiej nieświadomości toczyła się ta walka duchowa. Nie mogłam znaleźć odpowiedzi na wciąż powracające pytanie, dlaczego ja tak cierpię. Teraz z odległości tylu lat znajduję ją łatwo. Byłam dysonansem w Gateshead Hall. Do nikogo tam nie byłam podobna. Nic we mnie nie układało się harmonijnie z panią Reed, jej dziećmi i z dobranymi przez nią domownikami. Jeżeli oni mnie nie kochali, to i ja również ich nie kochałam. Nie potrzebowali być przyjaźnie usposobieni do stworzenia, które nie sympatyzowało z żadnym z nich, do stworzenia tak odrębnego, przeciwnego im temperamentem, zdolnościami, skłonnościami. Stworzenia niepotrzebnego, nie mogącego służyć ich interesom ani przyczyniać im przyjemności, szkodliwego stworzenia, noszącego w duszy zarodki oburzenia na ich traktowanie, pogardę dla ich sądu. Wiem, że gdybym była dzieckiem żwawym, wesołym, niedbałym, wymagającym, ładnym, rozpuszczonym, choć równie zależnym i równie bez przyjaciół, pani Reid chętniej znosiłaby moją obecność. Dzieci jej okazywałyby mi więcej serdeczności i koleżeńskich uczuć, a służba mniej byłaby skłonna robić ze mnie kozła ofiarnego w dziecinnym pokoju. Światło dzienne w czerwonym pokoju zaczynało zanikać. Było już po czwartej, a chmurne popołudnie chyliło się ku posępnemu zmrokowi. Słyszałam, jak krople deszczu bezustannie biły w okna, jak wiatr wył pośród klombów za domem. Czułam, że stopniowo ziemnę na kość, a wtedy opuściła mnie odwaga. Zwykły mój nastrój upokorzenia, zwątpienia w siebie smutnej depresji opadł jak wilgotna mgła na dogasające ognisko mojego gniewu. Wszyscy mówią, że jestem zła, a może rzeczywiście to prawda. Jakąż to myśl miałam przed chwilą? Zagłodzić się na śmierć? Przecież to z pewnością by była zbrodnia. A czy jestem. Przygotowana na śmierć? A czy krypta pod amboną w kościele w Gateshead jest ponętnym schronieniem? Mówiono mi, że w takiej krypcie pochowano pana Rida. Ta myśl przywiodła mi go na pamięć, z coraz większym lękiem rozmyślałam teraz o nim. Nie mogłam go pamiętać, ale wiedziałam, że był moim rodzonym wujem, bratem mojej matki, że wziął mnie do swojego domu, gdy byłam małym dzieckiem, sierotą zupełną. Że nałożu śmierci wymógł od pani Reed obietnicę, iż będzie mnie chowała i utrzymywała jak swoje dziecko. Pani Reed prawdopodobnie uważała, że dotrzymuje obietnicy i dotrzymywała jej niezawodnie o tyle, o ile pozwalała na to jej natura. Lecz w istocie jakże mogła lubić narzucone sobie dziecko nie z jej rodu, nie związane z nią po śmierci, męża, żadnym węzłem. Musiało jej być bardzo ciężko czuć się zniewoloną, wymuszonym przyrzeczeniem do zastępowania matki dziwnej dziewczynce, której kochać nie mogła, i widzieć to tak odmienne, obce stworzenie, jako stałego uczestnika jej rodzinnego kółka. Zaczęła we mnie świtać osobliwa myśl. Nie wątpiłam, tak, nie wątpiłam nigdy, że pan Reed obchodziłby się ze mną dobrotliwie. A teraz, gdym tak siedziała, patrząc na białe łóżko i ciemniejące ściany, raz po raz jak urzeczona, spoglądając ku niejasno połyskującemu zwierciadłu, zaczęłam sobie przypominać, co słyszałam o umarłych, niepokojonych w grobach pogwałceniem ich ostatnich życzeń i odwiedzających ten świat, ażeby ukarać wiarłomnych i pomścić uciśnionych. Pomyślałam, że duch pana Rida, dręczony krzywdą dziecka jego siostry, mógłby opuścić swoją siedzibę, czy to w krypcie kościelnej, czy gdzieś w nieznanym świecie umarłych i stanąć przede mną, w tym oto pokoju. Otarłam łzy i powstrzymałam łkanie w obawie, by ten objaw gwałtownego żalu nie zbudził jakiegoś Nadnaturalnego głosu ku memu pocieszeniu, albo nie wywołał z cienia twarzy w aureoli, schylającej się nade mną w dziwnie litościwy sposób. Czułam, że przypuszczenie to, pocieszające teoretycznie, gdyby się ziściło, było straszne. Całą mocą starałam się je odegnać i być odważną. Odgarnąwszy włosy z oczu, podniosłam głowę. I usiłowałam śmiało rozejrzeć się po ciemnym pokoju. W tej chwili jakieś światło zaświeciło na ścianie. Czy to promień księżyca? zadałam sobie pytanie. Przedziera się przez szparę w storze? Nie, światło księżyca byłoby nieruchome, a to się porusza. Gdy na nie patrzyłam, przesunęło się na sufit i zadrżało nad moją głową. Łatwo dziś mogę wymiarkować, że ta smuga światła najprawdopodobniej pochodziła z latarni niesionej przez kogoś, kto przechodził pod oknami. Wtedy jednak tak byłam rozstrojona oczekiwaniem rzeczy strasznych, tak nerwy moje były rozbite, że wyobraziłam sobie, iż ten nagły błysk światła to zwiastun nadciągającej zjawy z innego świata. Serce zabiło we mnie mocno. Krew uderzyła mi do głowy, w uszach poczułam szum, który wzięłam za łopot skrzydeł. Wydało mi się, że coś się do mnie zbliża. Czułam duszność, nie mogłam złapać tchu. Nie starczyło mi wytrzymałości, rzuciłam się do drzwi i zaczęłam rozpaczliwym wysiłkiem szarpać klamkę. Złóż korytarza usłyszałam kroki, obrócono klucz w zamku i Besji oraz Abot weszły do środka. Panno R.? Czy panienka chora? zapytała Bessy. Co za straszny hałas, aż mną zatrząsł! zawołała Abot. Wypuśćcie mnie, pozwólcie mi pójść do dziecinnego pokoju! krzyczałam. Dlaczego? Czy się panience co stało? Czy panienka co zobaczyła? znowu zapytała Bessy. Ach, zobaczyłam światło, i pomyślałam, że to duch przychodzi. Chwyciłam teraz rękę Bessy, której nie cofnęła. Ona umyślnie wrzeszczała, oświadczyła krzywiąc się Abot. A co to był za wrzask? Gdyby ją coś bardzo bolało, można by to jeszcze darować, ale ona tylko chciała ściągnąć nas wszystkich tutaj. Już ja znam jej nieznośne sztuczki. Co się tutaj dzieje? Zapytał inny głos rozkazujący. To pani Reed nadeszła korytarzem w rozwianym czepeczku, groźnie szumiąc jedwabiami. Abot Bessie, zdaje się, że nakazałam, by Jane pozostawić w czerwonym pokoju, dopóki ja sama do niej nie przyjdę. Panna Jane krzyczała tak głośno, proszę pani, tłumaczyła Bessie. Puść ją, brzmiała odpowiedź. Puść rękę Bessie, dziecko. Nie uda ci się wydostać stąd tym sposobem, bądź pewna. Nie znoszę chytrości, zwłaszcza u dzieci. Mam obowiązek pokazać ci, że podstępne sztuczki na nic się nie zdadzą. Zostaniesz tu teraz o godzinę dłużej i uwolnię cię wtedy, gdy obiecasz, że będziesz uległa i cicha. O wujenko, miej litość, przebacz mi. Ja nie mogę tego znieść, ukaż mnie jakimś innym sposobem. Mnie to zabije, jeżeli... Cicho bądź! Co za wstrętna gwałtowność! Wujenka rzeczywiście tak czuła. Byłam w jej oczach zadatkiem na komediantkę. Naprawdę widziała we mnie mieszaninę złośliwych namiętności, niskiego charakteru i niebezpiecznej obłudy. Besy i abot usunęły się, a pani Reed, zniecierpliwiona moim nowym, gwałtownym wybuchem udręki i rozpaczliwym szlochaniem... Wtrąciła mnie z powrotem do pokoju i zamknęła drzwi na klucz, bez dalszego gadania. Słyszałam, jak odchodzi. Wkrótce po jej odejściu, przypuszczam, musiałam dostać jakiegoś ataku. Straciłam przytomność.